potęga NATO na Bałtyku. Dlaczego tę wojnę Rosja chwilowo przegrała? The Baltic Sea now essentially will become a NATO sea, and that makes the entire Baltic Nordic region much much safer. Bałtyk to najbardziej złowieszcza i straszna zwód Europy. Miejsce wojen i zamarzniętych przestrzeni, ruchów wojsk i niewidzialnych łodzi podwodnych. Miejsce, za które walczono i dla którego umierano. Takie słowa padły w reportażu Paula Scrantona Duchy Bałtyku. Bez wątpienia Bałtyk pamięta najstraszniejsze czasy obu wojen światowych. Oficjalnie ostrzał Westerplatte z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein, który miał miejsce 1 września 1939 roku o godzinie 4:45, to on rozpoczął II wojnę światową. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Zanurzając się jeszcze głębiej w odmęty historii, Morze Bałtyckie było świadkiem setek, o ile nie tysięcy potyczek Europejczyków. Widziało wznoszące się imperia, jak i ich upadki. To cmentarzysko tysięcy setek morskich jednostek. Dziś bezpieczeństwo naszego najbliższego dużego akwenu zmieniło się diametralnie. To miejsce przypomina Morze Śródziemne w czasie panowania Imperium Rzymskiego, kiedy było ono jego wewnętrznym zbiornikiem. NATO po przystąpieniu Szwecji do sojuszu kontroluje większość wód Morza Bałtyckiego. Członkostwo Szwecji zapewnia też 1600-kilometrowy odcinek przestrzeni powietrznej, rozciągający się od Arktyki do południowego Bałtyku. Szwecja ma najdłuższą linię brzegową spośród wszystkich państw zbiornika, do tego jedne z najważniejszych strategicznie portów. Szwecja formalnie zostając 32. członkiem sojuszu pod przewodnictwem USA podczas ceremonii w Waszyngtonie zabiera ze sobą środkowo-bałtycką wyspę Gotlandię, nazywaną gigantycznym lotniskowcem, co znacząco ułatwia obronę trzech małych państw bałtyckich. Dla Putina to jego największa porażka, ponieważ znacząco oddaliła Rosję od perspektywy realnej ingerencji w to, co dzieje się na kluczowym dla Kremla morzu w kontekście współpracy z Europą. Pozwolę sobie jako pierwszy powitać Szwecję jako stronę Traktatu Waszyngtońskiego i 32. członka Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. To historyczny moment dla Szwecji. To historyczna chwila dla naszego sojuszu. To historyczne wydarzenie dla stosunków transatlantyckich. Nasz sojusz NATO, nasz sojusz obronny jest teraz silniejszy i większy niż kiedykolwiek wcześniej. Pewien rozdział dobiegł końca. Ale Rosjanie nie chcą się z tym faktem pogodzić, znacząco podnosząc w ostatnim czasie swoją obecność na wodach Bałtyku, o czym informuje litewski wywiad. Sprawdźmy zatem, co planują, jak reaguje na to NATO. Zapraszam Was na fascynujący geopolityczny rejs po naszym rodzimym morzu. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym Was zaprosić do odwiedzenia mojego sklepu globalista.pl. Znajdziecie na nim na przykład plakaty w ramkach, w tym naszą autorską kolekcję Pastelowa Rzeczywistość. O przestrzeń wokół siebie warto zadbać, zarówno dla własnego komfortu myślowego, jak i dla innych, którzy też doceniają kreatywność. Oprócz tego mamy też stare pieniądze, globusy, mapy i wiele, wiele innych. Naszym flagowym produktem, z którego jesteśmy najbardziej dumni, jest oczywiście gra planszowa Globalista, która jakby nie patrzeć jest już w dziesiątkach tysięcy polskich domów, ale wylądowała także wiele razy za granicą. Jeśli jeszcze jej nie macie, to serdecznie Wam ją polecam. Ponieważ na ten moment to ostatnia partia, ponieważ przed nami jest kilka dużych projektów, a logistycznie nie bylibyśmy w stanie uciągnąć tego wszystkiego. Jakby wiecie, logistyka tego wszystkiego jest całkiem skomplikowana, dlatego na ten moment musimy się zająć tymi innymi projektami. Niemniej, jeśli chcecie docenić pracę mojego zespołu, jak i mnie samego, to będzie nam niezmiernie miło, jeśli zostawicie nam subskrypcję. A teraz czas na odcinek. Szwecja jest krajem zaawansowanym technologicznie i ma zaawansowaną technologicznie obronę, w skład której wchodzą jedne z najnowocześniejszych łodzi podwodnych w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Szwecja formalnie przystąpiła do sojuszu w czwartek 7 marca. Premier tego kraju, Ulf Kristofferson, przyleciał do Waszyngtonu, aby przekazać ostateczną dokumentację. Decyzja o przyjęciu nowego członka została oficjalnie podjęta tego samego dnia. Dziś jest prawdziwie historyczny dzień. Szwecja jest teraz członkiem NATO. Jesteśmy pokorni, ale też dumni. Spełnimy wysokie oczekiwania wszystkich sojuszników NATO.
Jesteśmy zjednoczeni. Jedność i solidarność będą światłem przewodnim Szwecji jako członka NATO, gdzie dzielimy obciążenia, odpowiedzialność i ryzyko z innymi sojusznikami. Dzisiejszy dzień jest, jak powiedział sekretarz Blinken, zwycięstwem wolności. Szwecja dokonała wolnego, demokratycznego, suwerennego i zjednoczonego wyboru przystąpienia do NATO. Szwedzi zdali sobie sprawę z rosnącej agresywności Moskwy, kiedy rosyjskie lotnictwo symulowało atak nuklearny na obiekty w pobliżu Sztokholmu w 2013 roku, co wywołało wówczas niemałą aferę. Ale dopiero atak Rosji na Ukrainę zakończył jej trwałe przywiązanie do neutralności i rozpoczął nowy rozdział w historii NATO, jak i samej Szwecji. Kraj ten od ponad 200 lat nie przystępował do żadnej międzynarodowej organizacji wojskowej, zachowując przy tym neutralność. To tylko pokazuje, w jak niestabilnych realiach przyszło nam żyć. Kluczowa dla sojuszu jest Gotlandia, która dla Rosji jest jak niezatapialny lotniskowiec NATO, który na ten moment pogrzebał jej aspiracje na naszym rodzimym morzu. Uważa się, że Gotlandia zajmuje kluczową pozycję strategiczną na Morzu Bałtyckim i często nazywana jest niezatapialnym lotniskowcem. Dla NATO kontrola Gotlandii może mieć decydujące znaczenie w obronie Estonii, Łotwy, Litwy, Finlandii czy też Polski. Tak napisali między innymi analitycy Atlantic Council Anna Wissenlander i Erik Adamson. Gotlandia liczy zaledwie 60 tysięcy mieszkańców. Położona jest około 70 km od szwedzkiego wybrzeża i 300 km od rosyjskiej enklawy, jaką jest Królewiec. Obecność tej wyspy w sojuszu powoduje, że Morze Bałtyckie strategicznie daje znaczną przewagę dla NATO. Mimo tego Szwedzi proszą sojusz o wzmocnienie tej wyspy, ale o tym później. Ten, kto kontroluje Gotlandię, może kontrolować wiele ruchów powietrznych i morskich na Morzu Bałtyckim. Naleganie przez Rosję, by nie rozszerzać NATO, było wyzwaniem, któremu trzeba było sprostać. W przeciwnym razie nie byłoby nas. Nie bronilibyśmy nawet europejskiego porządku bezpieczeństwa. Charakter regionalnego zagrożenia, przed którym stoją państwa przybrzeżne Morza Bałtyckiego należące do NATO, jest radykalnie inna niż w szczytowym okresie zimnej wojny. Szacuje się, że radziecka flota bałtycka liczyła wówczas od 90 do 130 okrętów podwodnych. Dziś rosyjska flota bałtycka ma tylko jedną taką jednostkę. Poza tym pojedynczym okrętem podwodnym typu diesel elektryczny, to klasyczne zdolności bojowe na Bałtyku Rosji są mocno ograniczone. Obejmują zaledwie 6 strategicznie ważnych okrętów, w szczególności 5 niszczycieli rakietowych i jedną fregatę rakietową. Do tego dochodzi 35 mniejszych okrętów patrolowo-bojowych. Jest też 13 statków desantowych, z czego 5 jest naprawdę spektakularnych. Mowa konkretnie o jednostkach typu Żubr. 3 z nich, konkretnie Mińsk, Kaliningrad i Aleksandr Otrakowski, stacjonują w Bałtyjsku. Kolejne 2 mniejsze w Ustce i także w Bałtyjsku. W pojedynkę kraje NATO w basenie Morza Bałtyckiego mogłyby mieć znaczne problemy z odparciem potencjalnego rosyjskiego ataku. Jednak obecnie wspólne siły przegoniły te rosyjskie. Od dłuższego czasu koncentrujemy się na słabych punktach i wyzwaniach, aby wzmocnić naszą obecność w regionie bałtyckim i krajach bałtyckich. Ale oczywiście wraz z przystąpieniem Finlandii i Szwecji do sojuszu geografia naprawdę się zmienia, ponieważ mamy teraz dwóch ważnych sojuszników również po zachodniej stronie Morza Bałtyckiego. A my ćwiczymy, mówiąc, że się przygotowujemy. Będziemy oczywiście mieć plany ochrony Finlandii i Szwecji, ale także pomocy w bardziej efektywny i silniejszy sposób, aby chronić wszystkie regiony bałtyckie. Od zakończenia zimnej wojny rosyjskie siły morskie są chronicznie niedofinansowane. Nie znaczy to jednak, że zagrożenie po stronie Rosji całkowicie na Morzu Bałtyckim ustąpiło. Wywiad litewski ocenia, że w tle wojny na Ukrainie Rosja przygotowuje się do konfrontacji z NATO w dłuższej perspektywie. Dla Moskwy kluczowy ma być w tym kontekście region Morza Bałtyckiego. W związku z tym Rosjanie poczynili już konkretne działania, przemieszczając część sił w newralgiczne regiony. Rosja systematycznie zwiększa obecność na Bałtyku od 2023 roku, czyli od momentu, gdy do Sojuszu Północnoatlantyckiego
przystąpiła Finlandia. W praktyce poza oficjalnie jedną łodzią podwodną B-806 na Bałtyku znajduje się znacznie więcej rosyjskich okrętów głębinowych. Analizę ruchu rosyjskich jednostek na Bałtyku przeprowadził Jarosław Cieślak z Defense 24. Wynika z niej, że obecnie na Morzu Bałtyckim znajduje się aż 8 rosyjskich okrętów podwodnych. Nordycki koszmar Putina, który przegrał w prześmiewczych szachach 5D, bez bacznej obserwacji i dalszego dozbrajania po stronie NATO, może w pewnym momencie stać się dla sojuszu poważnym problemem, nawet pomimo obecnej przewagi. Przyjrzyjmy się zatem, co robi sojusz, aby nie stracić dominującej pozycji po przystąpieniu Finlandii i Szwecji. Przede wszystkim są to chęci. Ponieważ o ile Rosja wielką potęgą, jeżeli chodzi o Bałtyk, nie jest, to mimo wszystko kraje NATO wcale nie są pod tym względem dużo lepsze. Przykładowo to właśnie marynarka wojenna uważana była w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat za ten rodzaj sił zbrojnych, którym można zaniedbać w największym stopniu. Skutki takiego myślenia widzimy obecnie. My jako Polska posiadamy tylko jeden stary okręt podwodny, dwie używane 45-letnie amerykańskie fregaty oraz jedną z początkowo planowanych 7 korwetę. Zakupiliśmy obecnie 3 fregaty z opcją na 5 kolejnych. Jednostki o nazwie ORP Wicher, ORP Burza i ORP Huragan mają zostać zawodowane w latach 2026-2028. Fregaty Miecznik będą stanowić kręgosłup naszej floty. Ich długość ma wynieść 138,7 metra, co będzie je czynić jednymi z większych jednostek na Morzu Bałtyckim. Ich budowę ma zrealizować PGZ za kwotę prawie 15 miliardów złotych. Miecznik jest to jeden z kluczowych projektów w zakresie budowy potencjału sił zbrojnych, potencjału marynarki wojennej. Bardzo ważny, tak powiem, dla Agencji Uzbrojenia. Nie budujemy sensu tylko też samego okrętu. To jest oczywiście bardzo ważne dla bezpieczeństwa. Jak to wygląda po stronie innych państw? Oprócz rozbudowywanej floty okrętów podwodnych, szwedzka marynarka wojenna dysponuje m.in. 5 korwetami rakietowymi typu Wisby, które posiadają właściwości stealth. Te najważniejsze jednostki uzupełnia 9 okrętów przeciwminowych, 13 jednostek patrolowych, okręt rozpoznawczy, jednostki ratownicze i wsparcia logistycznego. Szwecja dysponuje największą flotą ze wszystkich krajów NATO na Bałtyku i to ona w głównym stopniu przyczyniła się do tego, że aktualnie potencjał Rosji na tym zbiorniku znacząco osłabł. Siła okrętów podwodnych i oczywiście będąc tutaj stronniczym od 32 lat, powiedziałbym, że są to siły podwodne od 1904 roku, działające głównie w krajach bałtyckich i pobliskich oceanach. Przez cały ten czas byliśmy również samowystarczalni pod względem technologii, szkolenia załogi i samego doświadczenia, więc powiedziałbym, że w sumie byłaby to siła szwedzkich sił podwodnych. Teraz jest to dość mała flota w porównaniu do tego, co mieliśmy w latach 70. czy 80., ale miejmy nadzieję, że jest to potężniejsza flota, porównując statek do statku. Powiedziałbym więc, że siła szwedzkiej marynarki wojennej polega na tym, że ma ona dosłownie zdolności, którymi dysponuje niewiele krajów. Mamy archipelag w Szwecji, bardzo specyficzny teren DLA Bałtyku. Szwecja to ma, Finlandia to ma, ale szwedzka marynarka wojenna może operować na tych wodach. Myślę, że właśnie to nas wyróżnia. Sztuczna inteligencja po moim pytaniu udzieliła mi odpowiedzi na podstawie źródeł, które teraz widzicie. Mowa tu o szacowanej liczbie poszczególnego typu sprzętu, jakim dysponuje jedna, jak i druga strona w przypadku Morza Bałtyckiego. Przewaga faktycznie jest po stronie sojuszu. Jednak paradoksalnie nie jest ona aż tak duża i mogłaby mieć pewne problemy natury logistycznej w porównaniu z jednolitą armią rosyjską. Niemniej na dzień dzisiejszy wobec nadchodzącego święta Morza Bałtyckiego za sukces można uznać znaczące podniesienie bezpieczeństwa w jego obszarze. Natomiast w propagandowej rosyjskiej telewizji ujawniono, że zraniony taktyką sojuszu Władimir Putin wziął sobie za cel najważniejszą wyspę na Morzu Bałtyckim, czyli Gotlandię. Kilkukrotnie mówiono, że jest ona możliwym celem ataku, jeśli Rosja wejdzie w otwarty konflikt z krajami bałtyckimi. Strategicznie byłby to dla Rosji najważniejszy przytułek i większość najnowszych rosyjskich opracowań wojskowych mówi o konieczności zaanektowania Gotlandii w celu zwycięstwa bitwy o Bałtyk. Litwini podają, że już w 2023 roku po wstąpieniu Finlandii do NATO Rosjanie rozmieścili na jeziorze Ładoga okręty wojenne zdolne do przenoszenia przeciwokrętowych pocisków manewrujących kalibr.
W tym samym roku Rosja przebazowała w region Bałtyku 5 ciężkich bombowców Tu-22M3. Doniesienia z Wilna pokrywają się z tymi, które niedawno przekazała estońska służba wywiadu zagranicznego, oceniając, że Rosjanie tworzą oddzielny leningradzki i moskiewski okręg wojskowy, by móc w przyszłości wystąpić przeciwko Finlandii i krajom bałtyckim. Musimy też pamiętać, że Rosja w dalszym ciągu dysponuje obwodem królewieckim, który mimo, że jest niewielki, to doskonale przygotowany do potencjalnej konfrontacji z NATO. Dlatego sojusz powinien cały czas doglądać ruchu po stronie Rosji, aby nie dopuścić na pewnym etapie do nadmiernego rozrostu sił rosyjskich. NATO znacznie zwiększyło naszą obecność w powietrzu w całym sojuszu, a członkostwo Szwecji jeszcze bardziej to wzmacnia. Kiedy 2 lata temu prezydent Putin rozpoczął inwazję na pełną skalę, chciał mniej NATO i większej kontroli nad swoimi sąsiadami. Chciał zniszczyć Ukrainę jako suwerenne państwo, ale mu się to nie udało. NATO jest coraz silniejsze. Dziś możemy cieszyć się z faktu, że sojusz uzyskał nad Moskwą przewagę w tym obszarze, ale na tym nie powinno się zakończyć. Tylko długotrwała rozbudowa sił może długoterminowo zagwarantować stabilizację na tym wyjątkowo ważnym dla Polski akwenie. Historia już wielokrotnie pokazywała, że ten, kto osiągał dominację nad wodami Bałtyku, ten finalnie rozdawał karty w regionie, czego najlepszym przykładem był potop szwedzki, ale też niemiecka dominacja tych wód w czasie III Rzeszy. Dlatego rozwój sił sojuszu to podstawa. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do następnego materiału. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.